Maj 2019 roku. Młodzi piłkarze Ajaxu Amsterdam fetują mistrzostwo Holandii zdobyte po wygranej na The Graafschap. Kilka dni wcześniej pechowo odpadli w półfinale Ligi Mistrzów z Tottenhamem. Jednak ich ambitna, widowiskowa gra zachwyciła i podbiła serca większości postronnych kibiców. Młodzi geniusze futbolu tańczą i śpiewają na scenie przy tumulcie licznie zgromadzonych fanów oraz głośnej muzyce klubowej, bardzo popularnej w kraju tulipanów. Z głośników leci hit Armina van Burena, który w ostatnich tygodniach był swoistym hymnem ekipy z Amsterdamu. W pewnym momencie euforyczną celebrę przerywa Matthijs de Ligt. Chwyta za mikrofon i wypowiada słowa, które wzbudzą olbrzymi entuzjazm wśród fanów Ajaxu. Najważniejsze jest to, że pokazaliśmy wszystkim, czym jest Ajax. Pokazaliśmy wszystkim, co sobą reprezentujemy, czyli ofensywny futbol. Pokazaliśmy wszystkim to, co ten wielki człowiek nad nami chciał widzieć i czego od nas oczekiwał. Zrobiliśmy to wszystko razem. Doświadczeni piłkarze, młodzi piłkarze, wszyscy. Przede wszystkim wy, kibice. Chcemy wam podziękować za ten fantastyczny sezon. Kim był wielki człowiek, o którym wspominał De Ligt? 9-krotny mistrz Holandii, 6-krotny zdobywca Pucharu Holandii, mistrz Hiszpanii, zdobywca Pucharu Króla Hiszpanii, zwycięzca Superpucharu Europy oraz Pucharu Interkontynentalnego, 2-krotny król strzelców Ligi Holenderskiej, 3-krotny triumfator Złotej Piłki, wicemistrz świata, najlepszy gracz mundialu w 1974 roku. To zaledwie część sukcesów, które ma na swoim koncie Johan Cruyff. Wszystkie zdobyte jako piłkarz. Do listy trofeów trenerskich nawet się nie zbliżyliśmy, bo taka wyliczanka mogłaby potrwać przez cały ten odcinek. Te, które wymieniłem na początku, już powinny wam dać do zrozumienia, o jak wielkiej postaci mówił De Ligt. Jednakże Johan Cruyff to nie tylko lista suchych trofeów, bo gdyby jego rolę w historii piłki nożnej sprowadzić do encyklopedycznego zapisu największych triumfów, zapewne by się obraził. Cruyff to reformator futbolu, rewolucjonista i ojciec chrzestny amsterdamskiej drużyny. W najlepszym tych słów znaczeniu. Jak wielki i kluczowy był jego udział w rozwoju piłki w Holandii oraz wspięciu się na wyższy poziom klubów takich jak Ajax i FC Barcelona, trudno opisać słowami. Jednak postaram się to zrobić. W drugim odcinku serii Legendarni zapraszam was do wysłuchania opowieści o najlepszym holenderskim piłkarzu i jednym z najwybitniejszych graczy w historii futbolu. Z tej strony Konrad Szymański. Przed wami historie z boiska. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka. Johan Cruyff urodził się 25 kwietnia 1947 roku w Amsterdamie. Jego ojciec Hermanus prowadził sklep z warzywami i owocami, który zaopatrywał we frukty miejscowy klub piłkarski. W chwilach wolnych od pracy sam uwielbiał grać w piłkę wraz z dwoma synami, Johanem i Henem. Niestety bracia nie nacieszyli się długo ojcowską miłością. Hermanus zmarł w wieku 45 lat na atak serca. Mały Jopi, jak nazywano wówczas Johana, miał dopiero 12 lat w chwili śmierci taty. Przyszła gwiazda futbolu mocno przeżyła ten fakt. Już wtedy, poniekąd jako chęć oddania czci ojcu, który zaszczepił w nim miłość do piłki nożnej, postanowił, że zajmie się futbolem na poważnie. Innym czynnikiem, który wpłynął na życiową drogę Jopiego, był fakt, że ówczesny stadion miejscowego Ajaxu, De Mir, znajdował się 5 minut drogi od domu Cruyffów. Tam też pracę znalazła matka Johana, pani Petronella, na której barki spadł cały ciężar i odpowiedzialność za utrzymanie rodziny. W Ajaxie pełniła funkcję praczki i sprzątaczki. Jopi był już wówczas członkiem juniorskiej drużyny. Treningi rozpoczął, gdy miał 6 lat. Po śmierci ojca Johan spędzał na De Mir jeszcze więcej czasu. Gra w piłkę uśmierzała jego ból po stracie taty. Futbolówkę kopał również wraz z kolegami i bratem na wąskich uliczkach dzielnicy Betondorp, w której się wychowywał. Marzył, by zostać tak wielkim piłkarzem jak ówczesna gwiazda niderlandzkiego futbolu Fas Wilkes, jego największy dziecięcy idol. Wkrótce pani Petronella poznała swojego drugiego męża. On także pracował w amsterdamskim klubie. Pełnił tam rolę ogrodnika i był odpowiedzialny za przygotowanie murawy. Wujek Henk, jak później nazywał ojczyma Johan, szybko wziął swojego przybranego syna pod skrzydła.
Dostrzegł w pasierbie talent, który warto było pielęgnować i pilnował, by Johan przykładał się do treningów. Nie było to trudne, bo mały Cruyff uwielbiał kopać piłkę. Zresztą nie tylko. Do 15 roku życia trenował baseball, pełniąc w klubie funkcję miotacza oraz łapacza. Gdy był już zawodowym graczem, uważał, że uprawianie tego sportu bardzo pomogło mu w lepszym czuciu przestrzeni. Wkrótce jednak postanowił w pełni poświęcić się tylko piłce nożnej. Trenował z chłopcami, którzy mieli już po 18 lat. Treningi z rówieśnikami dałyby mu w tamtym momencie niewiele, ponieważ przerastał ich swoim talentem o klasę. Od dziecka miewał zapędy przywódcze. Starsi koledzy często łypali spod ełba na filigranowego chudzielca, kiedy ten wciąż starał się pokazywać im, gdzie mają biegać i ustawiać się na murawie. Najbardziej frustrował ich fakt, że małolat najczęściej rzeczywiście miał rację. Wielkim zwolennikiem talentu Cruyffa był angielski trener Vic Buckingham. Przybysz z Wysp Brytyjskich pracował w stolicy Holandii dwukrotnie. To między innymi on jest dziś uznawany za reformatora zespołu Ajaxu, który uczynił z lokalnego amatorskiego klubiku drużynę, która była zaliczana do grona najlepszych zespołów w Europie. Widział wielki talent Jopiego. Wiedział jednak, że jeśli ma on eksplodować, Cruyff musi przede wszystkim wzmocnić się fizycznie, bo chociaż talentem znacznie przewyższał swoich rówieśników, to wizualnie przez długi czas wyglądał na młodszego od nich. Na szczęście nikt nie miał zamiaru skreślać go z tego powodu, tak jak często działo się w przypadku piłkarskich perełek, których jedyną skazą był brak wystarczających centymetrów i kilogramów. Buckingham ułożył dla Johana specjalny plan treningowy, który miał na celu wzmocnić go fizycznie. Gdy Anglika zabrakło w klubie, misję tę kontynuował jego rodak, Keith Spurgeon. Nie zawsze było to łatwe, gdyż Cruyff nienawidził ciężkich treningów fizycznych. Często oszukiwał w czasie biegów długodystansowych, skracając sobie drogę. Wielokrotnie był za to karany przez szkoleniowców dodatkowymi jednostkami treningowymi. Być może był to jeden z powodów, przez które Cruyff, będąc już trenerem, opierał zajęcia na ćwiczeniach z piłką. Wreszcie w 1964 roku uznano, że Cruyff jest już na tyle zdolnym piłkarzem, iż warto dać mu szansę debiutu w pierwszej drużynie. Miało to miejsce 17 listopada, a rywalem Ajaxu było wówczas FC Groningen. Jopi odwdzięczył się za zaufanie i już w debiucie wpisał się na listę strzelców. Sezon 64-65 nie był jednak zbyt udany dla ekipy z Demir. Ajax zakończył rozgrywki na 13 miejscu w 16 zespołowej stawce. Tak słaba postawa spowodowała, że w klubie zaczęto myśleć nad przeprowadzeniem pewnej rewolucji. Do klubu sprowadzono w tym celu nowego trenera, Rinusa Michelsa. Kojarzycie to nazwisko? Mówi wam coś termin futbol totalny? Jeśli tak, to już wiecie, z czym miały wiązać się te zmiany. Jeśli nie, posłuchajcie dalej tej opowieści. Futbol totalny to taktyka, która miała na celu zaangażowanie całej drużyny, zarówno w fazę ataku, jak i obrony. Używano jej najczęściej przy ustawieniu 4-3-3. Wiązała się z luźnym podziałem na pozycje, gdyż charakterystyczna była ich wymienność i płynna zamiana boiskowych ról przez poszczególnych piłkarzy. To w tej taktyce zaczęto wykorzystywać pułapkę offside'ową. Futbol totalny wymagał od piłkarzy świetnego przygotowania fizycznego i dużych umiejętności technicznych. Spokojnie, w tym podcaście nigdy nie będę wykładał wam specyfiki poszczególnych pozycji i poruszania się piłkarzy w konkretnych wariantach taktycznych, jednak wolę, żeby moi słuchacze poznali ciekawe historie i anegdoty ze świata piłki, więc jeśli teraz ktoś z was na moment usnął, to pobudka, wstajemy i już tłumaczę, dlaczego znajomość tej taktyki jest ważna w kontekście naszej historii. Otóż Michels potrzebował reżysera, który na boisku będzie nadawał ton wydarzeniom. Od początku dostrzegł olbrzymi potencjał w nastoletnim Cruyffie. Postanowił mu zaufać i namaścił go na lidera zespołu. Instynkt go nie zawiódł. Johan idealnie wpasował się w powierzoną mu rolę. Świetnie dyrygował kolegami, potrafił precyzyjnie kopnąć piłkę każdą częścią stopy i wydawało się, że zawsze wie, w którym miejscu murawy ma się ustawić. Michels kompletnie odmienił oblicze drużyny z Amsterdamu. Dziś ciężko powiedzieć, czy zrobił to dzięki talentowi Cruyffa, czy może to potencjał Jopiego został uwolniony pod batutą genialnego trenera. Pewnym jest natomiast to, że lokalny klubik przeistoczył się we wspaniały zespół, który potrafił rozbić Liverpool Billa Shankly'ego wynikiem 5-1. W kolejnym sezonie Johan sięgnął po swój pierwszy tytuł Króla Strzelców Ligi Holenderskiej. W
30 spotkaniach wpakował piłkę do siatki rywali aż 33 razy. Jego drużyna w 34 meczach zdołała zaaplikować rywalom 122 gole. Ajax stał się istnym walcem, który rozjeżdżał krajowych rywali. Cruyff mógł być więc pewien, że zrobił dobrze, stawiając na karierę piłkarską. Jego brat Henny, w młodości towarzysz futbolowych zabaw na ulicach Betondorp, wybrał zawód urzędnika. Jopi jeszcze do niedawna sprzedawał owoce na straganie, by wspomóc domowy budżet kilkoma guldenami uzyskanymi w ten sposób. Teraz zaczynał zarabiać coraz więcej, robiąc to, co kochał najbardziej. Jego zmysł biznesowy tym razem go nie zawiódł, chociaż w przekroju całego życia Holendra nie było to regułą. Z duetem Michels Cruyff na czele, Ajax na kilka dobrych lat zmonopolizował holenderską piłkę. W sezonie 1967-68 zdobyli trzeci tytuł mistrza kraju z rzędu. Skoro w Holandii zdobywali trofea taśmowo, to w klubie zaczęto myśleć nad podbojem całego kontynentu. W 1968 roku udało się dojść do finału Pucharu Europy. Na więcej jednak podopiecznych Michelsa nie było stać. Lepszym okazał się AC Milan. W tym samym roku w życiu Cruyffa miało miejsce jeszcze jedno bardzo istotne wydarzenie. Drugiego kwietnia stanął na ślubnym kobiercu. Jego wybranką była Dani Koster. Johan poznał ją rok wcześniej, na ślubie swojego kolegi z zespołu Pita Kaisera. Ojcem Dani był znany amsterdamski jubiler Cor Koster. Wkrótce został on również agentem swojego zięcia. W niedługim czasie duet ten zaczął spędzać sen z powiek wszystkim, którzy próbowali ubić z nim jakikolwiek interes. Obaj byli nieugiętymi negocjatorami i ostro targowali się o każdego guldena. W takich negocjacjach nie pomagał również trudny charakter samego Cruyffa. Johan bardzo dobrze znał swoją wartość. Momentami można było wręcz nazwać go arogantem z przerośniętym ego. W 1966 roku zadebiutował w reprezentacji Holandii, co przy jego fenomenalnej dyspozycji w Ajaxie było naturalnym krokiem. W pierwszym meczu w pomarańczowej koszulce zdobył wyrównującą bramkę przeciwko Węgrom. W drugim spotkaniu również zapisał się w annałach. Tym razem jednak objawiła się ta mroczniejsza strona Johana. Został pierwszym reprezentantem Holandii w historii, którego wyrzucono z boiska na skutek otrzymania czerwonej kartki. Para czechosłowackich stoperów Horvat i Popluchar tak skutecznie odcinała go od gry, że poirytowany Cruyff rzucił się na tego pierwszego z pięściami, a potem wdał się w pyskówkę z arbitrem. Holenderski związek ukarał go roczną przerwą od gry w barwach narodowych. Na szczęście zdecydowanie częściej można było oglądać Jopiego, gdy czarował kibiców swoją wspaniałą grą. Gdy w sezonie 70-71 zaaplikował bramkarzowi AZ Alkmaar 6 bramek w jednym meczu, publiczność sama instynktownie składała ręce do oklasków. Feralny golkiper Harriet Voice, który strzegł wówczas bramki Alkmaar, tak skomentował tamto wydarzenie. Gdyby to był ktoś inny, byłoby to straszne, ale jeśli chodzi o Cruyffa, poczytuję to sobie za szczególny, choć negatywny zaszczyt. Szybkość, instynkt i wizja gry, która wyprzedzała epokę. To zestaw atrybutów charakteryzujących holenderskiego geniusza piłki. Wkrótce zaczęto go nazywać Pitagorasem w korkach. Przydomek ten nadał mu dziennikarz David Miller. Argumentował to w ten sposób. Mało kto jest w stanie z taką matematyczną precyzją kontrolować wydarzenia na boisku. Mało kto umie tak bardzo wymuszać kontrolę boiskowych poczynań między jednym a drugim polem karnym. Zanim w 1970 roku upokorzył bramkarza Alkmaar, stracił początek sezonu z powodu kontuzji. Po powrocie do klubu Ajax miał zagrać z PSV. Gdy przed meczem piłkarze przebierali się w szatni, jego klubowy kolega Gerry Muren nie mógł znaleźć koszulki z numerem 7, w którym zazwyczaj występował. Johan zaoferował mu swój trykot z dziewiątką. Sam poszedł do kosza i sięgnął po pierwszą z brzegu koszulkę. Widniał na niej numer 14. Sytuacja była o tyle zaskakująca, że do tej pory piłkarze pierwszej jedenastki występowali zawsze w numerach od 1 do 11. Było to niepisaną regułą niemalże na całym świecie. Cruyff nie dawał się jednak zamykać w żadnych ramach, nawet jeśli chodziło o tak prozaiczne kwestie. W przyszłości ten numer stanie się jego znakiem rozpoznawczym, a niemal 40 lat później władze Ajaxu postanowią, że 14 zostanie numerem zastrzeżonym w amsterdamskim klubie i nikt nigdy więcej go nie założy.
Gdy wybrał już sobie numer, z którym w przyszłości będzie utożsamiany, zabrał się za dalszy podbój europejskich Muraw. Mistrzostwo Holandii nikogo już nie satysfakcjonowało. By chociaż po części zapanować nad swoim trudnym charakterem, boski Johan zatrudnił dwóch psychologów, którym zaczął się zwierzać. To samo w sobie pokazuje, że Holender wyprzedzał swoje czasy w profesjonalnym podejściu do uprawianego przez siebie zawodu. Nie na darmo nazywano go piłkarzem 2000 roku. Jeden z psychologów w czasie sesji doszedł do wniosku, że Jopie nie uznaje żadnych autorytetów, gdyż podświadomie porównuje wszystkich do swojego ojca, którego uważał za jedyny i niepodważalny wzór. Terapeuta powiedział mu następująco. Jeśli przestaniesz widzieć w Michelsie faceta, który nie jest tak dobry jak twój ojciec, to w terapii posuniemy się mocno do przodu. Być może ta porada była kluczem do osiągania przez wspomniany duet sukcesów w piłce międzynarodowej. Wszak wkrótce nadszedł czas na pierwszy Puchar Europy, a potem kolejny i kolejny. 2 czerwca 1971 roku w Londynie Cruyff wraz z kolegami ograli Panathinaikos 2-0 i przypieczętowali w końcu tytuł najlepszej klubowej drużyny na starym kontynencie. Rok później Joden obronili to trofeum, wygrywając w finale z Interem 2-0. Oba gole strzelił Włochom bohater tej opowieści. Prasa na Półwyspie Apenińskim ogłosiła abdykację nudnego i topornego Catenaccio wobec dynamicznego i widowiskowego futbolu totalnego Holendrów. Johana uznano zaś piłkarzem totalnym i ojcem chrzestnym wielkiego Ajaxu. Jopie został również doceniony indywidualnie. W 1971 roku otrzymał swoją pierwszą złotą piłkę. Działacze z Amsterdamu postanowili podpisać ze swoim asem 7-letni kontrakt. Cruyff parafował umowę, ale życie często pokazuje, że tak dalekosiężne plany rzadko idą zgodnie z myślą zainteresowanych stron. Zanim jednak era Cruyffa w Amsterdamie dobiegła końca, Johan miał dać Ajaxowi trzeci Puchar Europy z rzędu, a samemu odebrać po raz drugi wyróżnienie dla najlepszego piłkarza w Europie. Cruyffowi i spółce berło znów próbowali odebrać Włosi. Tym razem był to Juventus, ale stara dama nie podołała temu zadaniu tak samo jak rok wcześniej ich krajowi rywale z Mediolanu. Nie ulegało żadnym wątpliwościom, kto na początku lat 70. grał w piłkę najlepiej. Ale czas Cruyffa w Amsterdamie tymczasowo dobiegał końca, a sam Johan miał się udać na południe Europy, by tam wprowadzać piłkarski postęp i oświecenie. W Katalonii jeszcze nikt nie wiedział, że wkrótce w FC Barcelonie pojawi się futbolowy mesjasz. Jakie były kulisy przejścia holenderskiego geniusza do dumy Katalonii? Tego nie możemy być w 100% pewni do dziś. Jedna z wersji mówi o tym, że przed sezonem 73-74 trener zarządził wybory kapitana drużyny. Cruyff przegrał w tajnym głosowaniu z Pitem Kaiserem, na którego ślubie poznał swoją żonę Dani. Duma trzykrotnego zdobywcy złotej piłki została urażona do tego stopnia, że postanowił w tamtym momencie opuścić Ajax. Jeszcze tego samego dnia zatelefonował do swojego teścia i poinformował go, że ma mu szukać nowego klubu. Inna wersja mówi o tym, że zadecydowały względy finansowe. Barcelona robiła podchody pod Johana Cruyffa już w 1970 roku, lecz wówczas na przeszkodzie stanął zakaz zagranicznych transferów, który panował w państwie rządzonym przez generała Francisco Franco. W 1973 roku zakaz ten został zniesiony i Jopie mógł swobodnie przywdziać trykot Barcy. Ajax otrzymał 2 miliony dolarów za swojego asa atutowego. Utracił jednak kogoś, kto w piłkarskim świecie był bezcenny. Po odejściu Cruyffa, Joden utracili tytuł mistrza Holandii na 4 lata. Na kolejny Puchar Europy przyszło im czekać aż 22. Przybycie Johana do Barcelony było jak dotknięcie magicznej różdżki. Zanim pojawił się na Camp Nou, Barca zdobyła zaledwie 4 punkty w 8 meczach. Od momentu przyjazdu Cruyffa Blaugrana nie doznała już żadnej porażki. Po 14 latach tytuł mistrza Hiszpanii powrócił do Katalonii. Był to najlepszy rok Johana w Barcelonie, przynajmniej jako piłkarza. W lutym 1974 roku na świat przyszedł syn El Flaco, jak nazywano Johana w Barcelonie, co oznaczało po prostu chudzielca. Było to trzecie dziecko Cruyffów. Chłopiec otrzymał imię Jordi. Było to imię typowo katalońskie i wiele osób upatrywało w nim sprzeciw Johana wobec reżimu generała Franco. Katalonia od zawsze była solą w oku władz w Madrycie przez swoje dążenia niepodległościowe. Sam Cruyff stwierdził, że wybrał to imię tylko ze względu na ładne brzmienie. Mały Jordi w przyszłości będzie próbował iść w ślady taty, ale poprzeczka, którą ustawił mu ojciec, okaże się zawieszona zbyt wysoko.
Malec odziedziczy tylko niewielką część talentu rodzica i będzie skazany na życie w jego cieniu. Z drugiej strony, czy piłkarz, który grał w FC Barcelonie i Manchester United, może czuć się niespełniony? Lato 1974 roku. To miał być czas, gdy reprezentacja Holandii chciała ostatecznie udowodnić wszystkim niedowiarkom, że futbol z kraju tulipanów rządzi światową piłką. Generał Michels na ławce i kapitan Cruyff na boisku. Z takim sztabem dowodzenia pomarańczowa armia wydawała się skazana na sukces. Faza grupowa była pokazem tego, czego wszyscy spodziewali się po Holendrach. Mechaniczna pomarańcza odprawiała kolejnych rywali z kwitkiem. W drugiej rundzie wyższość ekipy Michelsa musieli uznać Argentyńczycy, gracze z NRD oraz Brazylia. Piłkarze Oranie pewnie zameldowali się w finale turnieju. Cruyff dołożył swoją dodatkową pieczątkę do tego awansu w postaci 3 zdobytych goli. W ostatnim meczu czekali już na nich gospodarze imprezy, którzy awans do tej fazy zapewnili sobie po słynnym meczu na wodzie z Polską. Pomarańczowi rozpoczęli spotkanie z wielkim animuszem. Zaraz po pierwszym gwizdku wymienili 13 podań, po czym Cruyff ruszył z piłką przy nodze na bramkę Sepp Maiera i został sfaulowany w polu karnym przez Uli Hennesa. Arbiter wskazał na wapno. Chwilę później Neskens zamienił rzut karny na bramkę. Holandia prowadziła w wielkim finale już od drugiej minuty. Rzeźba upamiętniająca Cruyffa mijającego Bernie Wexta, który próbuje powstrzymać jego rajd, stoi do dziś przed stadionem olimpijskim w Amsterdamie. To najmilsza chwila, jaką mieszkańcy Holandii zachowali w swojej pamięci po tym meczu. Potem już wszystko szło nie po ich myśli. Dlaczego? Czy zgubiła ich pycha i arogancja? Bernd Hülsenbein, który wystąpił w tym finale po stronie RFN, tak wspominał przedmeczowe spotkanie z Holendrami w korytarzu prowadzącym na boisko. W tunelu przed meczem chcieliśmy popatrzeć im w oczy i powiedzieć, że jesteśmy równie wielcy co oni. Mieli poczucie, że są niezwyciężeni. Mogłeś dostrzec to w ich spojrzeniach. W ich nastawieniu było coś, co mówiło: to ile mamy wbić wam dzisiaj goli, chłopcy? Starałem się spoglądać w ich oczy, ale nie dałem rady. Sprawili, że czuliśmy się mali. Oranie bawili się piłką. Zachowywali się tak, jakby ten mecz miał sam się wygrać i wystarczyło tylko zaczekać, aż angielski sędzia Jack Taylor zakończy finałowy pojedynek. To absolutnie nie mogło się udać. W 25 minucie Niemcy wyrównali stan meczu po rzucie karnym, a tuż przed przerwą Gerd Müller dał im prowadzenie. Druga połowa to bicie głową w mur. Cruyff był kompletnie niewidoczny i nie przypominał samego siebie. Właściwie to pomnik Bertie Voxta powinien stać przed amsterdamskim stadionem, gdyż niemiecki defensor nakrył boskiego Johana czapką. Tego wieczora to nie Cruyff, tylko Franz Beckenbauer uniósł w górę trofeum pożądane przez wszystkich piłkarzy na świecie. Johan nie miał już ku temu okazji. To był jedyny mundial, na jakim dane było mu zagrać. Z kolejnego zrezygnował sam. Jednak do tego dojdziemy. Kolejne sezony w barwach Blaugrany nie były już tak owocne. Do 1978 roku klubowi z Katalonii udało się wstawić do gabloty jedynie puchar za zwycięstwo w Copa del Rey. Sam Johan coraz częściej miewał słabsze momenty i głupie zachowania, jak w meczu z Malagą, gdy nie chciał opuścić boiska, kiedy arbiter ukarał go czerwoną kartką. Jego olbrzymie ego dało o sobie znać również wtedy, gdy postawił klubowi z Barcelony ultimatum. Albo zwolnienie trenera Hennesa Weisweilera, albo jego odejście. Ostatecznie niemiecki szkoleniowiec sam zrezygnował ze swojej posady. Rozczarowaniem był również kolejny turniej w barwach reprezentacji Holandii. Na Mistrzostwach Europy w 1976 roku Cruyff i jego koledzy wywalczyli brązowe medale. Wina za brak mistrzostwa spadła częściowo na barki wątłego Johana. Piłkarze i kibice zarzucali mu konfliktowość i to, że psuje atmosferę w drużynie. Koledzy byli wściekli, że ich kapitan chce o wszystkim decydować sam. Po przegranym meczu półfinałowym z Czechosłowacją obrażony Cruyff opuścił zgrupowanie. Ostatecznie jeszcze zagrał w kampanii eliminacyjnej do Mistrzostw Świata w 1978 roku i postanowił nie zakładać więcej pomarańczowego trykotu. Zrobił to w momencie, gdy stanął przed kolejną szansą na zdobycie upragnionego Mistrzostwa Globu. Upragnionego? Być może nie aż tak bardzo, skoro sam z niego zrezygnował, kończąc karierę reprezentacyjną. Oficjalny powód?
osobisty protest piłkarza wobec rządów junty wojskowej w Argentynie, w której miał odbyć się czempionat. Prawdziwy powód decyzji? Ten poznaliśmy dopiero w 2008 roku, gdy Cruyff udzielił wywiadu jednej z rozgłośni radiowych. 17 września 1977 roku. Cruyff ogląda mecz koszykówki w swoim apartamencie w Barcelonie. Wtem ktoś dzwoni do drzwi. Piłkarz był przekonany, że to kurier z wyczekiwaną paczką. Wstał z kanapy i bez zastanowienia otworzył drzwi. Przed nim ukazał się mężczyzna celujący z broni. Kazał położyć się na ziemi jemu i jego żonie Dani, która też była wówczas w mieszkaniu. Holender pytał, czego żąda napastnik, jednocześnie oferując pieniądze. Jednak ten bez słowa zaczął przywiązywać go do jednego z mebli. Czyniąc to, odłożył na chwilę broń na bok. Żona piłkarza, korzystając z chwili nieuwagi, szybko wybiegła z mieszkania. Bandyta ruszył za nią w pościg, jednak zostawiając pistolet. Johan oswobodził się i czym prędzej złapał za broń. W budynku zrobiło się głośno, mieszkańcy wyszli na zewnątrz i pomogli złapać niedoszłego porywacza. Niedługo później policja przed domem znalazła vana, a w nim leżący materac. Wszystko wyglądało na zaplanowaną akcję, która na szczęście nie doszła do skutku. Przez kolejne pół roku rodzina Cruyffa żyła pod ochroną policji. Funkcjonariusze nie odstępowali ich na krok. Do tego stopnia, że jeden z policjantów spał codziennie w salonie piłkarza. Służby mundurowe zaliczyły Holendrowi o nieinformowaniu prasy o próbie porwania, ponieważ to mogłoby zachęcić kolejnych szaleńców. Zawodnik podjął decyzję o odpuszczeniu Mistrzostw Świata w Argentynie. Wciąż mocno przeżywał to zajście i chciał być cały czas z rodziną. Żeby zagrać na mundialu, trzeba być gotowym na 200%. Są momenty w życiu, kiedy ważne są inne wartości. To słowa Cruyffa ze wspomnianego wywiadu. Wyznanie holenderskiego piłkarza zamknęło raz na zawsze spekulacje o rezygnacji z wyjazdu do Ameryki Południowej. To był zresztą okres, gdy El Flaco był bliski podjęcia decyzji o całkowitym wycofaniu się z uprawiania piłki nożnej. Do jej zmiany zmusiły go jednak po części problemy finansowe, w które wpadł poprzez nieudane inwestycje i słuchanie złych doradców. Francusko-rosyjski biznesmen Michel Basilewicz namówił go w zainwestowanie w fermę świń. Cruyff stracił na tym biznesie mnóstwo pieniędzy. Czasami nie zdajesz sobie sprawy, jak głupi jesteś, dopóki ktoś ci tego nie pokaże. Wtedy musisz przyznać się do błędu i powiedzieć, że wcale nie interesujesz się świniami. Świński biznes spowodował, że boski Johan wyjechał zarobić na grze w prężnie rozwijającej się lidze NASL w Stanach Zjednoczonych. Chrapkę na jego usługi mieli włodarze legendarnego New York Cosmos. W klubie z miasta nazywanego Wielkim Jabłkiem występowali wcześniej m.in. Pele oraz Franz Beckenbauer. Cruyff miał kontynuować ten poczet gwiazd i rozegrał nawet kilka spotkań towarzyskich w barwach nowojorskiej drużyny. Ostatecznie przybysz z Niderlandów nie zakotwiczył w mieście Statuły Wolności. Jedną z przyczyn, przez które gwiazdor nie zdecydował się na grę w tym klubie, był fakt, że New York Cosmos rozgrywali swoje mecze na sztucznej nawierzchni. Johan nienawidził tego typu boisk. Holender zdecydował się wyjechać na zachodnie wybrzeże i przywdziać trykot Los Angeles Aztecs. Tam na ławce trenerskiej spotkał, a jakżeby inaczej, Rinusa Michelsa. 5 godzin po podpisaniu kontraktu Cruyff wsiadł w samolot z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych. Lot trwał 12 godzin. 4 godziny później gwiazdor zadebiutował w barwach nowej drużyny. Po kolejnych 90 minutach miał już na koncie 2 gole i asystę. Opuszczał stadion przy owacji rozentuzjazmowanego tłumu. Jak można było się domyślić, Holender został niekwestionowaną gwiazdą ligi. Jopi czuł również potrzebę propagowania futbolu na tych poniekąd dziewiczych lądach dla tej dyscypliny sportu. Dlaczego więc przygoda Cruyffa z ekipą Miasta Aniołów trwała tylko rok? Po nieudanym dla Johana sezonie klub zmienił właściciela. Głównym udziałowcem zostali inwestorzy z Meksyku, którzy chcieli budować drużynę wokół piłkarzy ze swojej ojczyzny. Problemem był również wysoki kontrakt Cruyffa. Nowe władze nie chciały opłacać umowy wartej $500,000. Sytuację tę wykorzystali włodarze Washington Diplomats i gwiazdor rodem z Amsterdamu powędrował do stolicy USA. Tam spędził kolejne 2 lata. 2 lata, które nie były sielanką, zważywszy na jeden szczegół.
zmianę trenera. Michels, który był szkoleniowcem stworzonym dla Cruyffa, został zamieniony na Anglika Gordona Bradleya. Boiskowy polot i finezja zmienił się w typową wyspiarską rąbankę, którą preferował opiekun piłkarzy z Waszyngtonu. Brak możliwości rozwinięcia skrzydeł doprowadzał Johana do furii. Były momenty, gdy zatrzymywał się na boisku z piłką przy nodze i krzyczał na swoich kolegów, by wreszcie ruszyli tyłki i pokazali się na pozycjach. To wyglądało, jakby genialny uczeń ze stypendium za doskonałe wyniki w nauce trafił nagle do klasy specjalnej. Pewnego razu, gdy Bradley wyszedł po odprawie taktycznej z sali, Cruyff podszedł do tablicy, wytarł wytyczne narysowane przez trenera i powiedział do kolegów: oczywiście my zrobimy to inaczej. Lata wojaży po świecie musiały mocno zmęczyć Cruyffa, gdyż w wieku 34 lat postanowił wrócić do domu i podpisał kontrakt z Ajaxem. Na koniec kariery chciał dać swojemu klubowi coś ekstra. Dołożył do gabloty kolejne dwa mistrzostwa Holandii. W kwietniu 1983 roku miała miejsce historyczna chwila. Wówczas to w meczu z NEC Nijmegen Cruyff został zastąpiony na boisku przez 18-letniego Marco van Bastena. To była prawdziwa pokoleniowa zmiana warty w holenderskim futbolu. Zwłaszcza, że wkrótce później Johana nie było już w Ajaxie. Klubowe władze zasugerowały mu, że powinien zakończyć karierę, gdyż jego czas na boisku właśnie przeminął. Postanowiono, że kontrakt nie zostanie odnowiony. Urażony piłkarz zemścił się w najbardziej bolesny sposób. Odszedł do największego rywala Ajaxu, Feyenoordu Rotterdam. Z nim w składzie drużyna sportowego miasta przerwała panowanie Joden i po 9 latach przerwy ponownie zdobyła Mistrzostwo Holandii, dorzucając do tego krajowy puchar. Jopi mógł udać się na emeryturę całkowicie spełniony. W końcu również uznał, że to już czas, by zejść ze sceny. Jestem profesjonalistą. Nie mogę mówić, że jestem stary, zmęczony i prosić o wystawienie mnie na pół meczu. Wszystko albo nic. Skończyła się era Johana piłkarza, ale to nie był koniec dobrej roboty, którą Cruyff miał wykonać dla piłki nożnej. Nadchodził czas Johana trenera. W Amsterdamie nikt nie miał mu za złe rocznego romansu z Feyenoordem. Szybko wybaczono mu tę subtelną zemstę i zaproponowano stanowisko w klubie. Początkowo był dyrektorem technicznym, który miał współpracować z Leo Benhakerem, ówczesnym coachem Ajaxu. Taki stan rzeczy nie trwał jednak zbyt długo. Już po roku Johan zastąpił przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski na stanowisku pierwszego trenera. Cruyff starał się ulepszać filozofię swojego trenerskiego mentora Rinusa Michelsa. Jak sam mówił, na boisku jest jedna piłka, więc trzeba ją mieć. Johan nie bał się stawiać na młodzież. To pod jego skrzydłami więcej szans gry otrzymywali Marco van Basten, Frank Rijkaard czy Dennis Bergkamp. Juniorskie drużyny miały nakaz gry tą samą taktyką co seniorski zespół. To miało pomagać w płynnym przechodzeniu z poziomu młodzieżowca do dorosłego futbolu. Czasami wysyłał napastników do obrony, by nauczali się myślenia defensorów. Skorygował nawet ustawienie oświetlenia na stadionie w Amsterdamie, gdyż uważał, że wiązki światła źle padają na murawę. Pewnego razu na trening drużyny zawitała śpiewaczka operowa, która miała nauczyć piłkarzy, jak prawidłowo oddychać. W swoim pierwszym sezonie pracy jego młodzi gniewni strzelili w lidze aż 120 goli, samemu tracąc ich zaledwie 35. To nie wystarczyło, by zostać mistrzem Holandii. Jeszcze lepiej grało PSV i to klub z Eindhoven mógł nałożyć na głowę mistrzowską koronę. Nie każdemu jednak odpowiadał nieznoszący sprzeciwu styl pracy Cruyffa. Gdy Frank Rijkaard popadł w konflikt z legendą holenderskiej piłki, został wytransferowany do Sportingu. Jednak niczym w Ojcu Chrzestnym nie było to nic osobistego. Kilka lat później to właśnie Cruyff lobbował najbardziej za tym, by Rijkaard objął stery w reprezentacji Holandii, a także polecił go na stanowisko trenera FC Barcelony. Barcelony, do której wkrótce miał powrócić sam Johan. Gdy pod koniec lat 80. hiszpański urząd podatkowy dopatrzył się kruczków prawnych stosowanych przez FC Barcelonę, mających na celu zminimalizowanie wysokości podatków od kontraktów piłkarzy, nakazał władzom Blaugrany spłatę zaległych należności. Prezydent Josep Luis Nunes obciążył długami zawodników, z którymi wcześniej podpisywał fikcyjne umowy. To było zarzewie wybuchu tzw. buntu w Hesperii, jednego z największych kryzysów w dziejach Dumy Katalonii. Hesperia to hotel, który znajdował się w Barcelonie. Właśnie w tym miejscu piłkarze zwołali konferencję prasową i udowodnili na niej winy działaczy, którzy byli inicjatorami podatkowego przekrętu.
Całe zamieszanie źle podziałało na ówczesnego trenera Barcy, Luisa Aragonesa, który popadł w głęboką depresję i rozpłakał się na jednej z przedmeczowych odpraw. By odzyskać dobre imię w oczach Socios, Nunes postanowił zatrudnić na stanowisko trenera osobę, która miała w klubie półboski status. 4 maja 1988 roku Johan Cruyff został przedstawiony światu jako nowy trener FC Barcelony. Holender zaczął w swoim stylu i pokazał, kto rządzi na pokładzie tego statku. Najbardziej niepokorni wylecieli za burtę, w tym Bernd Schuster, który odszedł do Realu Madryt. W ich miejsce sprowadzono 11 nowych graczy. Jednym z nich był Eusebio, kupiony ze stołecznego Atletico. Byłem dumny, że ten światowej klasy gracz był mną zainteresowany. Lata jego gry na Camp Nou zmieniły hiszpański futbol i Barcelonę. Miałem 23 lata i otworzyły mi się bramy niebios. Sprowadził grupę młodych, głodnych zawodników, którzy nie przejmowali się niedawną, niestabilną sytuacją klubu. Mina szybko zrzedła też Nunesowi, gdy Cruyff dał mu jasno do zrozumienia, że prezes nie będzie miał wpływu na jego decyzję. Takim sygnałem było pozostawienie w drużynie przywódcy buntów Hesperii, José Ramona Aleixanco. Następnie nakreślił drużynie swoją filozofię gry. Krokiem numer 2 w czasie katalońskiej krucjaty Holendra była renowacja piłkarskiej szkółki La Masia. Otóż nie, wcale nie nakazał robotnikom ocieplić budynek i wymalować swoją podobiznę na ścianach. Chodziło o przedefiniowanie całego pomysłu na kształtowanie nowych piłkarzy. W dzisiejszych czasach nie do uwierzenia jest fakt, że taki klub jak FC Barcelona potrafił skreślać młodych graczy tylko ze względu na warunki fizyczne. Wszak wychowanków La Masii utożsamiamy obecnie z produkcją filigranowych geniuszy pokroju Iniesty, Messiego czy Xaviego. Trudno pojąć, że ze względu na swój niski wzrost w wieku juniora, bliski skreślenia był chociażby Pep Guardiola. Dla Cruyffa nie ważne było, ile masz wzrostu. Ważne było, czy potrafisz grać w piłkę i czy ją rozumiesz. Proste, prawda? Oczywiście wszystkie drużyny, począwszy od 8-latków, a na pierwszym zespole skończywszy, miały grać tym samym systemem, opartym na posiadaniu piłki. Świeże spojrzenie, które wprowadził w stolicy Katalonii Holender, zaowocowało już w pierwszym sezonie jego pracy. Cruyff znów sięgnął jako trener po puchar zdobywców pucharów. Apetyty wszystkich kibiców były jednak zdecydowanie bardziej pobudzone. Maszyna Cruyffa zaczęła się zazębiać i stanowić dobrze naoliwiony mechanizm. Dobrej dyspozycji Barcy nie zmąciła nawet 9-meczowa pauza Cruyffa na ławce trenerskiej, gdy musiał poddać się zabiegowi czyszczenia tętnic. Było to frycowe, zapłacone za lata nałogowego palenia papierosów. W czasach gry w piłkę Johan oddawał się swojemu tytoniowemu nałogowi nawet w szatni w przerwie meczu, a po zakończeniu kariery zawodniczej na ławce trenerskiej. Jego asystent Charlie Resha przejął jednak tak świetnie przygotowany zespół, że miał właściwie tylko jeden cel – nie spieprzyć tego. Duma Katalonii sięgnęła w 1991 roku po tytuł Mistrza Hiszpanii i nie oddała go przez kolejne 4 lata. Cruyff stał się bohaterem narodowym Katalonii. Sam Johan zadbał o swoje zdrowie. Papierosy na ławce trenerskiej zastąpił lizakami i wziął udział w kampanii antynikotynowej. Gdy 20 maja 1992 roku na Wembley kapitan blaugrany Andoni Zubizarreta wzniósł w górę trofeum za zwycięstwo w Pucharze Europy, było jasne, że nazwisko Cruyff stanie się w Barcelonie nieśmiertelne na wieki. To był pierwszy triumf Dumy Katalonii w najważniejszym klubowym turnieju. Drużyna prowadzona przez Holendra zyskała miano Dream Teamu, a w czasie ulicznej fety Cruyff zapewniał licznie zgromadzony tłum. Macie pierwsze zwycięstwo, kolejne są w drodze. Obietnicy nigdy nie spełnił. Triumf nad Sampdorią był jedynym zwycięstwem w Pucharze Europy Cruyffa trenera. Na kolejny Katalonia czekała 14 lat. Barcelonę doprowadził do niego namaszczony przez Cruyffa Frank Rijkaard. I chociaż kolejne mistrzostwa padały łupem granatowo-bordowych, a ich siła rażenia została wzmocniona przez transfer niesamowitego Brazylijczyka Romario, to Cruyff na szczeblu międzynarodowym więcej razy nie zatriumfował. Gdy w finale Ligi Mistrzów w 1994 roku AC Milan Fabio Capello rozbił Barcelonę Cruyffa 4-0, stało się jasne, że zespół czeka kolejna rewolucja kadrowa. Już w autokarze powrotnym niektórzy piłkarze dowiedzieli się, że muszą szukać nowych klubów. Niestety nowi gracze, tacy jak Popescu czy Hadzi, nie potrafili wznieść zespołu na odpowiednio wysoki poziom. Plotki o zwolnieniu Cruyffa wciąż pojawiały się w mediach. Na jego następcę szykowano Bobiego Robsona.
Gdy pewnego razu wiceprezydent klubu Joan Gaspard szedł do szatni porozmawiać z Cruyffem, ten nazwał go Judaszem, myśląc, że Gaspard przyszedł go zwolnić. Dodał, że Bóg ukaże ich za ten czyn, tak jak ukarał ich wcześniej. Było to odniesienie do śmierci wnuka dyrektora Nuneza. Pomiędzy panami wywiązała się szamotanina i Cruyff dostał polecenie natychmiastowego opuszczenia Camp Nou. Johan Cruyff nie wrócił już więcej na ławkę trenerską, jeśli pominiemy kilka spotkań w roli selekcjonera reprezentacji Katalonii. W 1995 roku miał podobno trafić do Arsenalu, lecz ostatecznie odmówił. Nigdy nie poprowadził też reprezentacji Holandii, do której był przymierzany przed mundialem w USA. Odcisnął jednak piętno na całym systemie szkolenia zarówno w Holandii, jak i w Hiszpanii. To on stworzył fundamenty pod Ajax triumfujący w Lidze Mistrzów w 1995 roku. To on położył fundamenty pod Barcelonę, Rijkaarda i Guardioli, trenerów garściami czerpiących z jego filozofii gry. Wreszcie to on zainspirował wielką hiszpańską La Furia Roja, która była niepokonana na wielkich turniejach w latach 2008-2012. Po zakończeniu kariery mógł się zająć swoimi pasjami, takimi jak golf czy motoryzacja. Stworzył własną linię obuwia o nazwie Cruyff Classics oraz rozwijał działalność własnej fundacji charytatywnej. Był także felietonistą w prasie zarówno katalońskiej, jak i holenderskiej. Co oczywiste, stał się cenionym ekspertem piłkarskim. Często popadał w konflikty z innymi trenerami. Zawsze łączyły go chłodne relacje z Louisem van Halem, a José Mourinho obrywał od niego za dbanie tylko o wynik i niedbanie o dobry futbol. Do końca życia wyróżniał go niepokorny charakter, przez który polaryzował holenderskie społeczeństwo. Jak zapewne wielu z Was pamięta, Cruyff mocno krytykował samą reprezentację o ranie w czasie mundialu w RPA w 2010 roku. Zarzucał podopiecznym Berta van Marwijka granie antyfutbolu i porzucenie holenderskiego stylu gry. Dał się zapamiętać jako twórca kilku kultowych cytatów, takich jak ten. Statystycznie udowodniono, że grając mecz masz piłkę przy stopach przez średnio 3 minuty. Więc najważniejszą rzeczą jest to, co robisz przez pozostałe 87 minut gry. To determinuje, czy jesteś dobrym bądź złym piłkarzem. Albo chociażby ten. Dlaczego nie możesz pokonać bogatszego klubu? Nigdy nie widziałem worka z pieniędzmi, który strzeliłby gola. Johan Cruyff zmarł 24 marca 2016 roku. Kilka miesięcy wcześniej wykryto u niego raka płuc. Jeszcze w lutym utrzymywał, że dobrze reaguje na chemioterapię i wygrywa walkę z nowotworem. Wkrótce potem pojawiły się jednak przerzuty do mózgu, a Johan zaczął tracić zdolność mówienia i doznał częściowego paraliżu. Zmarł w otoczeniu rodziny w klinice w Barcelonie. Jego ciało zostało skremowane. Jak sami widzicie, o Cruyffie można powiedzieć naprawdę wiele, stąd też najdłuższy odcinek podcastu do tej pory. Holender to druga postać, zaraz po Pele, która pojawiła się w serii legendarnych. Jeśli nie słyszeliście odcinka o Brazylijczyku, to koniecznie sprawdźcie. Teraz chciałbym, żebyście trzeciego piłkarza wybrali wy. Wiem, że większość z was słucha historii z boiska na Spotify, gdzie nie ma możliwości komentowania, więc najłatwiej o tę wiadomość zwrotną będzie na Instagramie, tam nie możecie łapać, ale jesteście też w aplikacji podcasty oraz iTunes na iPhone'ach i tutaj kieruję prośbę do osób, które słuchają mnie za pośrednictwem tych właśnie platform. Jeśli jakimś cudem dotrwaliście do tego momentu, będę wdzięczny, gdy zostawicie komentarz czy też recenzję podcastu wraz z propozycją kolejnej legendy. Nie ukrywam, że proszę Was o to też z innego względu. Im więcej komentarzy, tym lepsze pozycjonowanie podcastu i w ten sposób pomagacie trafić mi do nowych odbiorców. Przykładowo słuchacz o niku MichałGot42 napisał tak. Jestem fanem piłki nożnej od najmłodszych lat. Ten podcast jest czymś, czego mi brakowało. Powrotem do niesamowitych piłkarskich historii. Fajnie się ciebie słucha, tak trzymaj. A pomysł na serię o legendach uważam za bardzo dobry. Proponuję odcinek o Maradonie i może kimś z afrykańskiej piłki, na przykład George Weah. Dzięki Michał za miłe słowo. Przyznam szczerze, że Maradona to gość, nad którym bardzo mocno się zastanawiam, jeśli chodzi o kolejną legendę, ale może kierunek afrykański rzeczywiście na przełamanie byłby ciekawszy. Z tego rejonu jeszcze żadnej historii nie było, więc mogłaby to być ciekawa odskocznia. Inny Michał, mianowicie Walczak, czołowy grafik polskiego Twittera, pozostawił ostatnio opinię w tym serwisie, pisząc następująco. Polecam podcast Historię z boiska Konrada Szymańskiego. Nie jest to może nic wyjątkowo odkrywczego i większość tematów jest dość powszechnie znanych, ale są dość dokładnie opowiedziane i przyjemnie się tego słucha.
To prawda, tematy, które wybieram do podcastu, nie są jakąś wiedzą tajemną, ale tak jak kiedyś wspominałem, chcę też trafiać do osób, które nie mają ogromnej wiedzy na temat futbolu, o historii i o piłkarzach. Generalnie jestem zdania, że nawet najbardziej oklepany temat da się opowiedzieć w ciekawy sposób, ale w przyszłości na pewno będę starał się wybierać też te nieco mniej znane historie. Mogę wam zdradzić, że w kolejnym odcinku znajdzie się miejsce właśnie dla jednej z nich. Zatem dzięki, Michał, za polecenie, pozdrawiam całego Twittera. Tych opinii i komentarzy jest o wiele więcej. Nie chcę, żebyście pomyśleli teraz, że czytam je dla podpompowania ego, czy że to wynika też z mojej próżności. Po prostu zależy mi na współtworzeniu historii z boiska razem z wami. I myślę, że taki segment na koniec niektórych odcinków to dobry sposób na interakcję. Jednak fajnie wiedzieć, że jest ktoś po drugiej stronie, kto się angażuje, zostawiając komentarz. Dlatego też nie chcę zostawiać ich bez żadnej odpowiedzi. Na koniec przypomnę wam o możliwości obserwowania podcastu na Spotify. Wtedy będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. To wszystko na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku Historii z boiska.